O krótki komentarz do zakończonej właśnie inwestycji, bo prosiliśmy jeszcze pana Sebastiana Kotlarza, radnego gminnego. Jest okazja do radości i też również do podziękowań. Kogo by pan tutaj chciał wymienić? Tak, niewątpliwie jest to okazja do radości. Cywilizacja wreszcie do Smolca wróciła. Cieszę się z tego, że wreszcie będzie można przejść z ulicą główną bezpiecznie. Nie trzeba, również zapewnione jest bezpieczeństwo osób poruszających się na wózkach, bądź, że tak powiem, mających dzieci małe w wózkach. No, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, które były w ten projekt zaangażowane. Oczywiście tutaj panu staroście, panu wicestaroście, całym zarządowi starostwa powiatowego, ale również chciałbym podziękować naszym radnym, konkretnie panu Hieronimowi Kurysiowi, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu. Chciałbym również podziękować mieszkańcom Smolca, bo rzeczywiście ta budowa trwała długo. Szczególnie tutaj chciałbym podziękować smoleckim przedsiębiorcom, no, dla których ten długi okres czasu wiązał się jednak z realnymi stratami materialnymi. Oni wielokrotnie o tym mi mówili, temu się nie należy dziwić. Cieszę się oczywiście, że ulica główna teraz będzie wyglądać pięknie, będzie no, wreszcie taka jak należy, natomiast to jak gdyby dodatkowo, to jest tak niejako uwypukla no, te problemy, to jest, które Smolec, szczególnie ta część, która ma, a konkretnie chodzi mi o to, że potrzebujemy miejsca, w którym w miarę blisko mogłyby parkować samochody. Potrzebujemy po prostu parkingu. Tutaj właśnie w centrum wsi, po to, żeby móc spokojnie odprowadzić swoje dzieci do szkoły, do przedszkola, żeby móc zrobić zakupy, pójść na pocztę. Też, ale oprócz tego cieszę się również z tego powodu, że dzięki temu sama wieś zaczyna wyglądać lepiej. Mam nadzieję, że będzie to doping do tego, żeby zrobić wszystko, żeby było jeszcze lepiej. Chodzi mi konkretnie tutaj o budynek przy ulicy Dworcowej, który nie wygląda dobrze. No tutaj trzeba będzie niewątpliwie nad tym pomyśleć tutaj, co należy po prostu z tym zrobić, bo tak jak jest, tak nie może być. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.